Cześć! Na naszym Instagramie zadałam Wam pytanie, jaki temat Was bardziej interesuje? Technika kierowania pojazdem czy aspekty mechaniczne związane z bezpieczeństwem? I wybraliście, że w pierwszej kolejności interesuje Was technika kierowania pojazdem. W takim razie dzisiaj zapraszam Was właśnie na taki film. Będą to pytania specjalistyczne na kategorię B. I zaczynamy. Jak powinieneś postąpić, aby rozpędzić samochód osobowy na płaskim odcinku drogi? A. Wykorzystać maksymalne obroty silnika na każdym biegu. B. Przyspieszyć do takiej prędkości na niższym biegu, by po włączeniu następnego biegu pojazd nie szarpał i nie dusił się. C. W każdym przypadku zwiększyć biegi o 2. I powinniśmy tak przyspieszać do takiej prędkości na niższym biegu, aby po przełączeniu na wyższy bieg pojazd nie szarpał i nie dusił się, czyli odpowiedź B. Którego z wymienionych świateł wolno Ci używać, gdy kierujesz samochodem osobowym podczas mgły? A. Świateł do jazdy dziennej. B. Świateł przeciwmgłowych przednich. C. Wyłącznie świateł drogowych. I wolno nam używać świateł przeciwmgłowych przednich. Odpowiedź B również. Jaki efekt może wystąpić, gdy podczas ruszania na wzniesieniu zbyt wcześnie zwolnisz dźwignię hamulca awaryjnego w porównaniu ze zwolnieniem pedału sprzęgła? A. Unieruchomienie silnika. B. Stoczenie się pojazdu. C. Gwałtowne ruszenie. Jeżeli zbyt wcześnie zwolnimy dźwignię hamulca awaryjnego, to pojazd nam się po prostu stoczy, czyli odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B. Jak powinieneś zachować się wjeżdżając na odcinek drogi pokryty kałużami? A. Ograniczyć prędkość jazdy. B. Zwiększać prędkość jazdy. C. Zjechać na pas ruchu dla kierunku przeciwnego. Oczywiście powinniśmy ograniczyć tą prędkość, czyli odpowiedź A. Na co należy zwracać uwagę podczas cofania pojazdem? A. Na obiekty znajdujące się wokół pojazdu i zbliżające się do niego. B. Na mocne trzymanie dłoni na dźwigni zmiany biegów. C. Przede wszystkim na położenie kierownicy w celu określenia toru jazdy. I przy cofaniu powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na obiekty znajdujące się wokół pojazdu i zbliżające się do niego, czyli odpowiedź A. Do czego może doprowadzić zbyt mocne hamowanie samochodu osobowego niewyposażonego w system ABS? A. Do skrócenia o co najmniej połowę drogi hamowania. B. Do utraty sterowności. C. Do zniszczenia hamulców. No i jeżeli nie mamy ABS-u, to takie hamowanie może doprowadzić do utraty sterowności, czyli odpowiedź B. Jedziesz z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? A. Na środku drogi z częściowym przekroczeniem widocznej linii. B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni. C. Przy prawej krawędzi jezdni. I mamy tutaj zakręt w prawo, więc ten optymalny tor według techniki kierowania pojazdem będzie przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni, czyli odpowiedź B. Jak powinieneś się zachować przed rozpoczęciem wyprzedzania przy dobrej przejrzystości powietrza, aby zapewnić sobie optymalną widoczność drogi? A. Zbliżę się maksymalnie do pojazdu jadącego przede mną. B. Będę utrzymywać odstęp od pojazdu poprzedzającego wystarczający do obserwacji drogi przed tym pojazdem. C. Użyję sygnału dźwiękowego, żeby zmusić kierującego poprzedzającym pojazdem do zjechania na pobocze lub pas awaryjny. I w tym wypadku powinniśmy utrzymywać odpowiedni odstęp, czyli odpowiedź B. Którą z wymienionych technik hamowania awaryjnego należy zastosować w samochodzie osobowym wyposażonym w układ ABS? A. Szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca. B. Delikatnie wcisnąć pedał hamulca, stopniowo zwiększając nacisk, aż zadziała układ ABS. C. Hamować pulsacyjnie. W przypadku aut wyposażonych w system ABS trzeba pamiętać o tym, że trzeba szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca, czyli odpowiedź A. O czym świadczy skok pedału hamulca do dołu, gdy po jego wciśnięciu uruchomisz silnik pojazdu? A. O działaniu wspomagania układu hamulcowego. B. O wysokim poziomie płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym. C. O działaniu układu przeciwblokującego ABS. I taki skok pedału hamulca świadczy o działaniu wspomagania układu hamulcowego. Odpowiedź A. Jak należy zachować się podczas wymijania samochodem osobowym w nocy innego pojazdu? A. Patrzeć prosto w światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. B. Zmienić światła mijania na drogowe. C. Patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka i wypatrywać tam ewentualnej przeszkody. I oczywiście należy patrzeć w prawo od źródła światła, czyli odpowiedź C. Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę na suchej nawierzchni? A. Na drugim, B. Najniższym, C. Na dowolnym. Powinniśmy rozpocząć na biegu najniższym, odpowiedź B. Na czym powinna polegać prawidłowa technika jazdy w tej sytuacji drogowej? Czyli tutaj mamy śnieg, pewnie drogę śliską, i oblodzoną. A. Na dobraniu odpowiedniej prędkości jazdy. B. Na zajmowaniu środka jezdni. C. Na jeździe z możliwie najniższym biegiem. Oczywiście, tak jak w każdej sytuacji, powinniśmy dobrać odpowiednią prędkość jazdy, czyli odpowiedź A. W którym momencie wciśniesz pedał sprzęgła, gdy jadąc z dużą prędkością samochodem osobowym planujesz wykonać manewr hamowania? A. Przed naciśnięciem pedału hamulca. B. Równocześnie z pedałem hamulca. C. Gdy prędkość poruszania się samochodu spadnie do minimalnej dla aktualnego przełożenia. I powinniśmy tą czynność wykonać, gdy prędkość poruszania się spadnie do minimalnej dla aktualnego przełożenia. Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca? A. Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła. B. Gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła. C. Najpierw znacznie zwiększyć obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła. I pedał sprzęgła powinniśmy zwalniać stopniowo, czyli odpowiedź A. Jakiego zachowania powinieneś unikać podczas jazdy w takich warunkach drogowych? A. Jazdy z dużą prędkością. B. Utrzymywania stałej niewielkiej prędkości jazdy. C. Hamowania z użyciem silnika. No i w warunkach, gdy mamy tak mokro i dużo wody na drodze, powinniśmy unikać jazdy z dużą prędkością. Odpowiedź A. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? A. Tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. B. Skupiając się na wąskiej przestrzeni bezpośrednio przed pojazdem. C. Nie zwracając uwagi na sytuację za pojazdem. No, powinniśmy mieć tak zwane oczy dookoła głowy, czyli tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Jaki tor powinieneś obrać w początkowej fazie pokonywania pokazanego zakrętu w lewo? A. Maksymalnie zjeżdżając do środka jezdni, najeżdżając na podwójną ciągłą linię. B. Zjeżdżając do środka jezdni, ale nie przekraczając podwójnej ciągłej linii. C. Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. I w tej sytuacji, kiedy mamy zakręt w lewo, w fazie początkowej powinniśmy się najpierw zbliżyć do prawej krawędzi jezdni, czyli odpowiedź C. I to było już ostatnie pytanie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam Was oczywiście do naszego serwisu ltesty.pl, do naszych aplikacji mobilnych, gdzie znajdziecie aktualną, pełną bazę pytań na prawo jazdy. Pozdrawiam.